Cześć, tu Kaczy z BSNJ. Dzisiaj mieliśmy aktualizację, wersja 4.3. Ona miała w okolicach tam 6 giga na Xbox One. Wersja 4.3 incydent w Namon Han. Aktualizacja 4.3 nadchodzi, 6 lutego to dzisiaj. Przygotujcie się na nową zimową mapę, która będzie dostępna wyłącznie na konsolach. Oprócz niej w grze pojawi się także zimowy wariant znanej, ulubionej, klasycznej mapy. Przywracamy także dwie mapy, które poprzednio zostały usunięte z gry. Siewiegorsk oraz Dębinę. Powitajmy również HMCM8, całkowicie nowy czołg średni 4 poziomu w amerykańskim drzewie technologicznym, natomiast w sklepie zaparkują na chwilę dwa groźne czołgi premium T26E5 i obiekt 252U. Ok, tu są rozdziały, nowa mapa Namon Han zima, nowy wariant mapy Malinówka zima, nowości w amerykańskim drzewie technologicznym, nowe czołgi ciężkie, zestawy z pojazdami, te premium T26E5 i obiekt 258U. Zacznijmy, zobaczmy sobie, o co tutaj chodzi. Nowa mapa dostępna wyłącznie na konsolach. Namon Han zima. Mapa Namon Han jest zainspirowana bitwą pancerną nad Chowingou, znaną jako incydent w Namon Han. Otwarta, przykryta śniegiem, przestrzeń jest usiana wzgórzami i przeszkodami terenowymi. W południowo-wschodniej części mapy znajduje się miasteczko, a w oddali widnieje ogromna góra. Zobaczmy sobie na poglądowe slajdy. Tutaj mamy 8 sztuk. To jest pierwszy, jak ona wygląda. Coś takiego, faktycznie zimowa, styl chińsko-mongolski, bo zaraz pokażemy, że to była naprawdę. Tutaj Wikipedia nam pomoże. Namon Han. Niewielka wioska w Mongolii, w pobliżu granicy Mongolia wewnętrzna. W Chinach na południe od miasta Manchhuil, to tam to jest, nie wiadomo jak to się czyta, latem 1939 było to miejsce incydentu w Namon Han. Jest, jak to jest znane w Japonii, lub bitwa pod Kinem, Golem, tak jak jest znana w Rosji i w Mongolii. Czyli to była bitwa, ale zobaczmy sobie, bo tu jest Wikipedia, nam pomoże. O, tu jest ta bitwa. Bitwa nad Chowingou. Bitwa stoczona nad rzeką w 1939 między armią japońską, armia Kwantuńska, Armią Czerwoną na pograniczu Mandżuku i Mongolii, które było granicą stref wpływów Cesarstwa Japonii i ZSRR na kontynencie azjatyckim. Czyli jakiś wątek historyczny jest. Wracamy do nas. Nowy wariant mapy Malinówka zima. Klasyczna mapa Malinówka doczekała się nowego wariantu, w którym została zasypana śniegiem. Ruszajcie do walki na przepięknym białym terenie i nacieszcie swe oczy, zanim nadejdzie pora powrócić do garażu. Czyli Malinówka zimą, nowy dodatek do amerykańskiego drzewa technologicznego. W aktualizacji 4.3 powitamy nowy czołg średni HMCM8, który zajmie miejsce na 4 poziomie amerykańskiego drzewa technologicznego. Nowy pojazd cechuje się znajomym stylem gry i zapewni płynniejsze przejście między amerykańskimi czołgami średnimi między 3 a 5 poziomu. To jest on, taki mały bączek, a nie chcę się powiększyć, taki mały bączek. Teraz w tej 4.3 mamy
powrót dwóch ciężkich czołgów premium C26E5 i obiekt 258U. To jest ten E5, T26. To jest obiekt 25U. 252U, o właśnie. Zestawy do kupienia i tak dalej od dzisiaj do 26 lutego. To tam dla chętnych. Pojedyncze, podwójne i tak dalej. Tam każdy sobie zobaczy. Wszystkie linki będą w opisie. Ale co jeszcze się zmieniło w aktualizacji 4.3, która dzisiaj była. Update 4.3. Wróć. Co jest? Nie ma. A, dobra. Wchodzimy w wiadomości. Tu mamy aktualizację, podsumowanie. Aktualizacja 4.3, podsumowanie incydentu na Monhan. Zmiana w aktualizacji. Xbox One około 6 giga. Xbox 360 102 mega. Plus aktualizacja tytułu 679 MB pliku do pobrania. PlayStation 4 też około 6 giga. Nowa zawartość, do menu opcji łącze do klanów, czołgi to tak jak mówiłem, HMCM8, mapy No Man's Han zima, Malinówka zima, Sfiegorc wraca, powrót do puli map, Dębina powrót do puli map, usprawnienia, zmienienie wagę i dostępność map na danym, poziomie na podstawie opinii z ankiety, nie wiem jaka to była ankieta, pewnie na forum tym anglojęzycznym, usunięto port Komaryn i przedmieście z bitew od 8 do 12 poziom. Zmniejszono wagę ENSK i kopalnie, zmniejszono wagę wariantu burza z 25% do 10%, zmniejszono wagę wyspy na Pacyfiku, zwiększono wagę map kombinacja wzgórza i miasto oraz kombinacja góry i równiny na Himmelsdorfie, Westfieldzie, linii Mannerheima, Prochorówce, Murowance, linii Siegfrieda oraz Zatoce Rybackiej. Dodano parametry do szczegółowych informacji do czołgów, celność w czołgu w ruchu, celność przy obracającej się wieży. Ulepszono wygląd na białym kamuflażu. Takie tam tu, to sobie każdy przejrzy, zobaczy. Zobaczmy sobie tak pokrótce. O co tu, jakieś tam zwiększono rozmiar emblematów, to sobie każdy przeczyta, link będzie w opisie. Zmiany w równoważeniu. Aha, tu są buffy dla czołgów premium, HMHFV 305, TVPT 5051, Skoda T50, Modernland, buff. Typ 59, ale to tylko wzrost ilości amunicji. Komet. Naprawione błędy ogólne. Takie tam dziwne rzeczy. Nie wiadomo, czy w ogóle ktoś to zauważy. To na przykład dodano słowo Szwecji do tekstu. Mały hew w Szwecji. Może i też tak być, ale tu jest najlepsze, gdzie to było teraz. Zaraz to znajdziemy. Że dodano taki filmik. Jak dzisiaj odpaliłem grę i po pobraniu tej aktualizacji myślałem, że coś się popsuło, że Wargaming znowu coś popsuł. Że dodali jakiś tam... A tu, że naprawili jakieś stany tam czołgów po zniszczeniu, jakieś kamuflaże. Filmik po prostu dodali na początku gry z War Stories. Gdzieś tu to było. Aha, mapy Pilsna. Naprawiono błyskające elementy otoczenia. Berlin zima też poprawili. Sfiegorz, Himmelsdorf, Ardeny, Pieszysta rzeka. Tu jest tego od groma, żeby to czytać.
Ale gdzie tu to było z tym filmikiem, że dodali? Ale się z tego uśmiałem. Bo ja myślałem, że coś im się popsuło. Gdzieś tu to jest napisane. Czyli jakieś drobne modyfikacje, poprawki. Usunięte błędy. Zobaczymy, jak to będzie. Mapa, obrazy. Powtórki. Słowo poprawione. Gdzieś tu było napisane, że dodali ten filmik. Naprawione błędy. Nie, tu były czołgi. O! Dodano film podczas uruchomienia gry. Tak jest, tak trzymać. To jest najlepsze, co mogło być. Zobaczymy. Aha, i tu zmniejszona głośność komunikatów. Zobaczymy, co z tego będzie. Czyli jest aktualizacja mapki, nowa mapa zimowa, plus malinówka zima, wrócił Swiegorsk, wróciła Dębina, to fajnie, zobaczymy, jak to będzie, aktualizacja 4.3 do pobrania dzisiaj, już wszystko gra i chodzi, ale jeszcze jedno, bo jest jeszcze jeden czołg. Oglądamy z bliska HMH T-3485, czyli czołg średni radziecki, 6 poziomu. Premium, tu jest pokazowy filmik, tu są jego parametry, dobieranie do 8. To sobie każdy zobaczy, nie będziemy się w to wgłębiać. Ale jak on wygląda? O, T-3485 HMH. Czyli dodane jakieś ogniwa gąsienic, liny, tu jakieś z boku sakwy, worki z piaskiem. Tu tak samo, z przodu na amunicję jakaś skrzynka, ogniwa gąsienic, z boku wieży, z lewej, prawej. On jest w sklepie, więc możemy sobie zobaczyć dane, parametry i tak dalej. On tu jest teraz, kiedy on będzie. Od dzisiaj, 26 lutego, w tym zestawie kompletnym. Z gadżetami za 6,5. 1000 golda, później w mniejszym 5,5. I później za 4900. Ale najważniejsza jest aktualizacja 4.3. To jest dzisiaj update. Poprawki, błędy, buffy dla czołgów premium i nowa mapa. Ok, dzięki, na razie, cześć.